Zakup aż 9 ekologicznych autobusów to pierwsze tak duże zamówienie dla transportu publicznego w Polkowicach. Poprawi to bardzo mocno wygodę w poruszaniu się mieszkańców gminy Polkowice. Będzie pozytywnie oczywiście również oddziaływać na środowisko z tego względu, że są właśnie autobusy elektryczne i wpisuje się to w nasze działania, które mają na celu to, aby gmina Polkowice stała się takimi zielonymi płucami Zagłębia Miedziowego. 15 milionów złotych na realizację projektu pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały koszt to niecałe 20 milionów złotych i co istotne, te autobusy oczywiście poza tymi elementami związanymi z niską emisją zawierają liczne elementy, które wiążą się chociażby z dostępnością osób z niepełnosprawnościami do transportu i przede wszystkim też stanowią wygodną i bezpieczną formę poruszania się na naszych mieszkańców. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kolejne ekologiczne autobusy zasilą flotę pojazdów Polkowickiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w marcu przyszłego roku. W tym momencie, biorąc pod uwagę, że w tej chwili dysponujemy 2 elektrycznymi autobusami, będziemy mieli ich już 11. Będziemy prawie w 40-50% taborem niskoemisyjnym elektrycznym. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik jak na takie miasto jak Polkowice, jak na ten region. Podejrzewam, że procentowo, proporcjonalnie z tego co się orientuję, będziemy jednym z liderów nie tylko w skali Dolnego Śląska, ale i także całego kraju. 9 w pełni elektrycznych autobusów miejskich dostarczy firma, która specjalizuje się w produkcji tego typu pojazdów od 34 lat. Jest to dla dostawcy zamówienia największy realizowany projekt w historii.